przepraszam, ale to nie jest żadne zebranie uliczne, jak chce się wiedzieć, dlaczego to ktoś postanowił skakać z okna prosto na bruk. Albo chcemy też wiedzieć, przepraszam bardzo, czy nie można go jeszcze uratować. No to niech pani usiadł z łaski swoją dość dalej. Czy to jednak jego wypadek? Nie sądzę, panieneczko. Mieszkam tu naprzeciwko. Ten młody człowiek już od dawna wolęsał się po ulicach. Jak taki melancholik. I zawsze blisko murów, zawsze blisko murów. Jakby się chciał czego przytrzymać. Ja może zacznę od takiego krótkiego wstępu dotyczącego całej idei projektu Dziwy Polskie. Generalnie staramy się we współpracy z zespołem badawczym Hypatia, historia polskiego teatru, przywrócić jakiejś powszechnej pamięci dramaty napisane przez kobiety, ponieważ one z niewiadomych przyczyn, dochodzimy do takiego wniosku coraz mocniej, z niewiadomych przyczyn uległy i ulegają nadal zapomnieniu i znikają. Nie ma ich na scenach polskich prawie wcale, czego najlepszym dowodem jest to, że kiedy ogłoszono konkurs z okazji 250-lecia teatru publicznego w Polsce, to wśród zgłoszonych do konkursu dramatów dla uczczenia 250-lecia znalazły się dwa napisane przez kobiety. I jest to jakaś dziura i wyrwa, która nas jako kobiecą, jakby nie patrzeć, grupę artystyczną teraz boli, już bardzo boli. Również boli równie kobiecy zespół badawczy Hypatia, zespół teatrolożek, kulturoznawczyń, historyczek teatru, literaturoznawczyń, które wykonały jakąś ogromną pracę archiwalną odnajdywania tych dramatów, odnajdywania informacji o tych autorkach. Ta praca jest nieskończona, one już w tej chwili mówią, że jest to praca na najbliższe kilkanaście lat, bo kiedy odkrywają kolejne dramaty, to okazuje się, że są jeszcze kolejne. Zdarza się, że w Bibliotece Narodowej rozcinają kartki, bo nikt tych książek wcześniej nie otworzył. No, dawno w świecie towarzyskie można było spotkać dwie panie. Jedną młodszą, drugą starszą, które sobie skakały do oczu. No, szalenie częsty przypadek. I mamy ze sobą spotkanie dwóch tekstów. Przypomnę, to był Hotel Bellevue Magdaleny Samozwaniec, tekst z roku 1958. Tutaj zdecydowaliśmy się zaprezentować jako pierwszy akt tego dramatu, tej, jak autorka napisała, satyrycznej makabry, to jest jej określenie, oraz drugą część wieczoru, to dłuższą, zajmowało doniesienia drobne Eleonory Kalkowskiej z roku 1932. I teraz tak, mamy dwie autorki, z podobnego czasu dzieli je 11 lat różnicy, jeśli chodzi o datę urodzin. Obie ewidentnie z, nazwijmy to, klasy wyższej, w jakiś sposób uprzywilejowanej. Obie z dosyć sporymi możliwościami edukacyjnymi, obie znające ileś tam języków obcych, mające możliwości rozwoju, mające możliwości zarówno wykształcenia, jak i jakiegoś rodzaju spełnienia i spełniania się zawodowego. I jakby jednak one się inaczej z tą swoją klasą wyższą, tą różnicą klasową, w tamtych czasach dosyć modne słowo, rozliczające. Wspomniałaś, że miały dosyć podobną sytuację, czy powiedzmy punkt startowy w swoim życiu artystycznym, ale jednocześnie chciałabym podkreślić parę istotnych różnic. To znaczy Magdalena Samozwaniec urodziła się w 1894 roku w znanej artystycznej krakowskiej rodzinie Marii Wojciecha Kossaków. Jej siostrą była Maria Publikowska-Jasnorzewska, bratem Jerzy Kossak, więc tak naprawdę urodzona w takiej rodzinie i wychowująca się w takim otoczeniu, właściwie Magdalena Samozwaniec już od samego początku była skazana na jakąkolwiek formę twórczości artystycznej. Faktycznie, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, to Magdalena i Maria należą do tego ostatniego jego pokolenia Polek z inteligencji, które były kształcone jeszcze przez guwernantki, prywatne nauczycielki, więc to była dosyć dobra, gruntowna edukacja. Ten początek lat 20. jest dosyć dynamicznym momentem w życiu Magdaleny Samozwaniec. Ona w 21. wychodzi za mąż, w 22. ukazuje się jej debiut literacki, w 23. rodzi swoją córkę, Teresę, w 24. odchodzi od męża, w 25. Dokładnie w tym samym momencie też zaczyna swoją twórczość dramatopisarską. W 25. Odbyła się prepremiera Malowanej żony, czyli takiej dramatycznej satyry na
środowisko artystyczne w Krakowie. Swoją drogą ponoć było to wielkim skandalem, którego Kraków nigdy do końca rytelnie samozwaniec nie wybaczył. Ale tak. Co i trzeba przyznać, wejście miała po prostu wspaniałe, można powiedzieć, królewskie. Też po II wojnie światowej nieustannie walczy o popularyzację swojej twórczości swojej zmarłej już siostry, czyli Marii Pawlikowskiej-Snorewskiej. Głównie poetyckiej. Głównie poetyckiej. Wydaje zbiory jej poezji, również organizuje wieczory poświęcone jej pamięci i jej twórczości, na których wygłasza referaty. I rzeczywiście jej rola w popularyzowaniu twórczości Pawlikowskiej-Snorewskiej jest nie do przecenienia. Zresztą w 1970 roku, już pod koniec swojego życia, Magdalena Samozwaniec wyjeżdża do Londynu, żeby zbierać materiały do książki biograficznej poświęconej jej. Niestety nie udało jej się już jej dokończyć. Książka ukazała się już w 1972 roku po jej śmierci, dokończona już przez inne osoby. Z kolei, jeżeli chodzi o Leonorę Kalkowską, jej dojście do jakby świata artystycznego twórczości była nieco bardziej kręta. Kalkowska urodziła się w mieszanej polsko-niemieckiej rodzinie i ojciec Emil Kalkowski pochodził z takiej zubożałej szlachty spod Poznania, był architektem, więc to też był trochę jakby mezalians, ponieważ jej matka Maria należała do takiej bardzo zamożnej, znanej warszawskiej rodziny architektów i przedsiębiorców budowlanych. Kalkowska została osierocona przez ojca bardzo wcześnie, ponieważ nie skończyła jeszcze pierwszego roku życia, kiedy jej ojciec umarł, więc rzeczywiście jakby to całe jej wychowanie należało już do tej niemieckiej strony rodziny. Doniesienia drobne zostały wystawione w grudniu 1932 roku. Kiedy w 1933 do władzy dochodzi Hitler po wyborach w Reichstagu, ta sztuka, która jakby przez tą skrajnie nacjonalistyczną jakby część sceny politycznej została przyjęta jako taka potwarz i Kalkowska została wpisana na czarną listę, ona zostaje aresztowana w związku z tym, że jest autorką właśnie tej sztuki. Jakby w trakcie wystawiania doniesień drobnych przed Theater codziennie odbywały się demonstracje bojowe hitlerowskich, więc ta sztuka musiała być bardzo szybko zdjęta z afisza. Niemniej jednak w 1933 Kalkowska zostaje aresztowana tylko dzięki temu, że zachowała polskie obywatelstwo i jakby miała odpowiednie znajomości w poselstwie, udało jej się odzyskać wolność z tym, że zostaje deportowana. No właśnie, to jest jakieś takie niebywale też interesujące w zdarzeniu również z innymi autorkami, z którymi się spotkałyśmy podczas tego projektu. I rzeczywiście gdzieś tam cały czas powraca do nas to główne pytanie, które nas napędzało, kiedy wymyślałyśmy ten projekt i przez te ostatnie miesiące. Jak to jest możliwe, że te sztuki i te autorki zostały zapomniane i odeszły gdzieś do lamusa, zostały gdzieś schowane i jakby, to jest przedziwna sytuacja. Hotel Bellevue, który miał premierę w 1958 w Warszawie, w Teatrze Ludowym, poszedł 250 razy. To znaczy naprawdę ogromny sukces, jak na nasze czasy to jest wielki sukces, jak na tamte czasy to po prostu jakiś niewiarygodny sukces. I nie ma, co więcej, nigdy nie została wydana ta sztuka. My czytając ją korzystałyśmy z maszynopisu, który znajduje się w bibliotece ZAIKS-u. W związku z tym zupełnie nie wiadomo czemu i jak. To znaczy możemy się doszukiwać jakichś takich powiązań polegających na tym, że rzeczywiście a propos tego rodzeństwa, które jest takie zdolne i genialne i tak dalej, w tych siostrach Kossakównach, czyli Pawlikowskiej i jakby w tym połączeniu, w tym tandemie jakimś takim emocjonalno-intelektualnym, które one stanowiły na salonach, no to wiadomo było, że Pawlikowska jest ta zdolniejsza, a Samozwańca jest ta ładniejsza. Jakby, podzieliły się. Nie wiem, czy one się podzieliły, czy to jest tak, że raczej je podzielono, ale mam wrażenie, że jakby gdzieś tam wokół Samozwaniec jakby to pokutowało. Ja myślę, że tutaj też jakby z tego, co Ania powiedziała, wynika, że o Samozwaniec zadbała o Pawlikowską. Być może gdyby nie to, że Samozwaniec zadbała o Pawlikowską, o Pawlikowskiej też nie wiedzielibyśmy. Być może tak. Tylko o Samozwaniec już nie było komu zadbać. A z Pawlikowską też jest tak, że ona funkcjonuje w świadomości jako poetka społeczna. A dramaty pisała dużo i świetne. Tak, to jej dramaty naprawdę są bardzo dobrze skrojone, bardzo dowcipne i to naprawdę są dobre dramaty sceniczne. I niewiele ludzi wie, że jakby pierwsze skojarzenie to jest poetka. Tak.
Hotel Brwi, ogromny sukces. 250 razy, tak? Doniesienia drobne. Sukces, no skandal skandalem, ale jakby w teatralnych, się przysłużyć. Właśnie, w teatralnych kręgach skandal to sukces. No i co się stało? Jeszcze taki antysystemowy skandal, to znaczy. Tak, dokładnie, czy gdzieś jakby. A może to jest po prostu polityczne? Może tak naprawdę. Zdawiana w Volksbühne, czyli. Ale, bo wiesz, nie, to popadają tam bardzo mocne słowa, jak na tamte czasy, nie? Na fabryki, na sklepy, jakby zabrać im to. Jakby to jest tekst, który tak naprawdę podżega do rewolucji. Też w przypadku Kalkowskiej, gdzie ja mam wrażenie, że ona w historii literatury trochę przymknęła się niezauważona przede wszystkim dlatego, że ona tak do końca nie przynależy ani jakby powiedzmy do polskiej literatury, polskiej tradycji historycznej literackiej, ani niemieckiej. Ale, że tak powiem, o Chopina wszyscy się kłócą i nikomu... We Francuz przeszkadza. Jakoś mówił płynnie po polsku. I wszyscy zabierają. Ale też nikomu nie przeszkadza, że nasz narodowy wieszcz Mickiewicz pisze Litwo, ojczyzno moja. W sensie jakby tu nie ma problemu. Tu nie ma problemu. I przy Konradzie, który pisał po angielsku, no właśnie, też nie ma problemu. Jest naszym polskim wspaniałym pisarzem. Znaczy jest coś ciekawego. Ale jednocześnie Kalkowska faktycznie ze swojego życia musiała nieustannie się tłumaczyć, czy ona jest Polką, czy ona jest Niemką. To znaczy w tych wywiadach, które ona udzielała na przykład Wiadomości Literackiej po premierze Jakubowskiego w Berlinie, Zofia Kramsztykowa, wysłanniczka Wiadomości Literackiej, zrobiła taki obszerny wywiad z Kalkowską, gdzie ona wprost pyta, czy jakby kim pani jest. Więc Kalkowska odpowiada, że jest Polką, ale jednocześnie jakby zaznacza, że wszędzie, zarówno w Berlinie, w Warszawie, wszędzie na świecie czuje się jak gość, to znaczy ona nigdzie do końca nie przynależy. W innych wywiadach, na przykład z Gazetą Lwowską, musiała tłumaczyć, że pisze po niemiecku dlatego, że no jakby uczyła się po niemiecku od dziecka, więc w języku niemieckim jest w stanie głębiej wyrazić swoją myśl, ale gdy tylko przyswoi sobie literacką polszczyznę, to tak jak Przybyszewski czy Rittner, ona znowu będzie pisała po polsku. Ale czy ty widzisz jakieś analogie pomiędzy powstaniem tych dwóch dramatów już konkretnie? Mm-hmm. Jakby czy dla ciebie gdzieś tam są jakieś znaczące okoliczności, które można by analitycznie potraktować? To znaczy, jeżeli chodzi o doniesienia drobne, one powstały rzeczywiście, jak już wspomniałaś, w dosyć gorącym momencie. To znaczy 32 rok, 33 to jest ten moment, kiedy bezrobocie w Republice Weimarskiej wzrosło w ciągu 5 lat trzykrotnie. To znaczy w 27 roku to liczba bezrobotnych to jest niecałe 2 miliony osób, w 33 to już jest 6 milionów ponad. Więc jakby ta fala kryzysu gospodarczego... Ile w tej chwili jest bezrobotnych w Polsce? No na pewno nie w milionach. Kryzysu gospodarczego rzeczywiście, która dopadła Republikę Weimarską, faktycznie prowadziła do tego, że po prostu fale samobójstw były codziennością. Kontynuacją tego, co Ania mówi o kryzysie, jest nasz wybór. To znaczy, wydawało nam się, że obydwa te dramaty zdiagnozowały jakiś moment kryzysu społecznego, w którym my też jesteśmy. I oczywiście łączą te dramaty samobójstwa i temat właśnie popełnianej śmierci, ale w różny sposób. I też Hotel Bellevue, który gdzieś tam właśnie bagatelizuje temat samobójstwa, tak naprawdę dotyka też bardzo głęboko kryzysu nie tylko ludzi bogatych i nie tylko związanego z tym, że oni już nie mają co robić, więc teraz będą się targać na swoje życie, ale tego, że tracą wszystkie wartości. Że sens życia. Tak, że społeczeństwo jest w takim momencie, że nie wierzy już w żaden sens i tak naprawdę niewiele już pozostało. I to jest trochę taki moment, który z jednej strony mam poczucie, że moment, w którym teraz jesteśmy, to też jest rosnące bezrobocie i też bardzo trudny czas, szczególnie w dużych miastach na przykład, to jest też czas eksmisji, coraz więcej jest eksmisji, cały czas w Polsce funkcjonuje prawo eksmisji na bruk, do którego też odnosi się Kalkowska. Z drugiej strony jest jakiś kryzys wartości związany z kapitalizmem. Skoro możemy mieć wszystko, to tak naprawdę już na niczym nam nie zależy. Oczywiście wiadomo, że nie wszyscy mogą mieć wszystko, bo jesteśmy pomiędzy doniesienia, to znaczy jesteśmy podzieleni na tą grupę społeczną, która raczej w doniesieniach drobnych i na tą, która raczej w Hotelu Bellevue, i ten rozłam się powiększa. Zobaczymy, jak my wyjdziemy z tego kryzysu. Jest taka, nie wiem, kategoria, można powiedzieć, socjologiczna, którą bardzo dokładnie opisał Emil Durkheim, która się nazywa anomią. I oznacza ona
dokładnie anormalną sytuację społeczną, w której umierają jedne wartości, a jeszcze nie narodziły się drugie wartości. On również, Durkheim również stworzył taką koncepcję samobójstwa anomicznego, czyli tego, że ludzie, którzy żyją w takim momencie, w mniejszej lub większej społeczności anomicznej, właśnie tracą sens życia, tracą świadomość tego, po co tu są, skąd przychodzą, dokąd dążają i tak dalej, to się u Karkowskiej powtarza wielokrotnie, po co tu jesteśmy, dzieci tam pytają pana, co my tu robimy, skoro pan nie masz odpowiedzi, to po co się pan czepiasz, ale tak naprawdę i w hotelu Bellevue u Samozwaniec ten motyw tego, jakby jaki to wszystko ma sens i jakby też gdzieś tam powraca i ja mam też takie poczucie, że to jest też strasznie aktualne w takim krótszym wymiarze, czyli tam od paru miesięcy sytuacja, w której w pewnym sensie Europa musi przewartościować, jakby zacząć się zastanawiać nad tym, czy wartości europejskie ciągle funkcjonują tak, jak funkcjonują, czy może już dawno przestaliśmy je stosować. Od paru lat, kiedy jakby kryzys gospodarczy niejednokrotnie porównywany do tego z lat 30. dotykał nas na różne sposoby, ale też jakby taki ogólny kryzys pewnego rodzaju sytości, która wytworzyła jakiś rodzaj właśnie skrajności takich społecznych. To co powiedziałeś, że dzielimy się na dwie grupy i jest trochę tak, że jakby ta jedna grupa, czyli ta grupa z doniesień drobnych, tam siada czasem przed telewizorem i ogląda żonę Hollywood, tak jakby oglądała Hotel Bellevue, ale z drugiej strony ta grupa z Hotelu Bellevue z wielką radością sobie czyta doniesienia drobne, czy tam tygodniki satyryczne z krajów demokratycznych, albo ogląda sobie tam Uwaga, albo Sprawę dla reportera i sobie tak myśli, Boże, jakie to jest straszliwie poruszające. Że gdzieś wydawało mi się, że to jest, jakieś bardzo mocne powiązanie. Dla mnie przede wszystkim teksty są właśnie porażająco współczesne, mimo że powstały ileś tam lat temu, to jest uderzające, że tak naprawdę to tak jakbyśmy właśnie oglądali w telewizji relacje z dnia wczorajszego, dzisiejszego, że tak naprawdę to się dzieje cały czas. Cały czas ludzie mają takie same problemy, zderzają się właśnie z taką rzeczywistością i chyba to mnie dzisiaj najbardziej uderzyło, tak? Mm-hmm. Że to jest tak współczesne.